Witajcie, zwierzolubni! Z wielką radością i dumą zapraszamy Was na przegląd naszych najciekawszych obserwacji przyrodniczych 2021 roku. Nagrywaliśmy i obserwowaliśmy przyrodę w Puszczy Białowieskiej, z Puszczy Kampinoskiej, Puszczy Napiwocko-Ramuckiej. Oraz na łąkach i w lasach pomorskich na południu od Słupska. Był to niesamowity rok, w którym obserwowaliśmy i nagraliśmy 5 nowych gatunków ssaków. Dla nas nowych. Żubra. Wilka. Krótki film, ale cieszy. Tu prawdziwe zaskoczenie, wydrę. Tutaj nasze wielkie osiągnięcie tegoroczne, skarb, cudowny jenot imieniem Wacuś. Jeszcze dowiecie się o nim więcej. Ale jesteśmy absolutnie zakochani, podbił nasze serca. I Daniele. Ale przede wszystkim był to rok, w którym bardzo dużo się nauczyliśmy, jeśli chodzi o obserwowanie zwierząt i z wielką dumą meldujemy, że coraz częściej nam się zdarzało, właściwie w przeważającej większości było tak, że nie płoszyliśmy zwierzyny i pozostawaliśmy niezauważonymi obserwatorami, nie przeszkadzaliśmy mieszkańcom lasu i dzięki temu mogliśmy podziwiać z bliska niezakłócone życie zwierząt, takich jak tutaj tałania z cielakiem, które podeszły bliziusieńko. My siedzieliśmy po cichu, zamaskowani na naszych przenośnych krzesełkach zasiadkowych i napawaliśmy oczy tym widokiem. Tutaj z kolei mieliśmy też niezwykłe szczęście. Udało nam się podejść, zobaczyć gigantyczne chmary. Tutaj właśnie pojedynki, to na to czekaliśmy od zawsze. I to nie tylko jeleni. Tutaj na przykład widzicie pojedynek lochy z natrętnym Młodym odyńcem, który nękał jej młode, zaczepiał i przeganiał, dlatego ona stanęła w ich obronie i wyszła z walki zwycięsko. Tam w tle milcząca widownia w postaci chmary jeleni. Natomiast tutaj możecie zobaczyć, że odyniec podał tyły. To jest filmik, który młodszemu zwierzolubowi przysporzył prawie 160 tysięcy wyświetleń na jego kanale Okiem Stacha. Tak, chyba moje największe osiągnięcie filmowe, przynajmniej jedno z największych. Mieliśmy też ponownie niesamowite szczęście, że akurat trafiliśmy na taki moment. Tutaj widzicie młody lis, doświadczony lis, został zaatakowany przez młodego, ale już z białym ogonem bielika. Początkowo myśleliśmy, że chciał go tylko przestraszyć, żeby upuścił zdobycz, ale potem przyjrzeliśmy się, że jednak był to atak. Tutaj wylądował, nie zauważyłem tego, myślałem, że dalej lata. No i dopiero po chwili, kiedy przesunąłem kamerę, zobaczyłem, że siedzi tam. Lis nie przestraszył się. Stary, doświadczony wyga wiedział, co robi. Nie dał się zastraszyć orłowi. Zdecydowanie 1-0 dla lisa. To w ogóle był twój pierwszy wieczór w leśnym śnie, tak, na pierwszy Pomorzu. Pierwszy dzień pobytu. Też złapaliśmy okiem aparatu nieporozumienie niewielkie między dzikami. Nie wiem, o co poszło. Jakoś sobie weszły w drogę. Sfilmowaliśmy też wiele międzygatunkowych spotkań, które bardzo lubimy. To w naszym ulubionym Kampinosie. Byk, łosia i koziołek. A tutaj dwa byki. Miały jakieś nieporozumienie, ustalały hierarchię i kiedy łoś tak kładzie uszy, to lepiej, żeby cię tam nie było. Tak. A teraz wracając do chronologicznego opowiadania, czyli cofamy się do stycznia 2021. W Puszczy Kampinoskiej zawitała wreszcie prawdziwa zima po wielu latach przerwy. Sypnęło śniegu, przyszły siarczyste mrozy, no a my z dużą przyjemnością w tej pięknej zimowej scenerii oddawaliśmy się obserwowaniu ptaków i ssaków kampinoskich. No i oczywiście łosie, symbol Kampinosu. Już obserwujemy je od 6 prawie lat. Wróciły oczywiście. Jak co roku mieliśmy też okazję obserwować je w śniegu. Wreszcie przyszła prawdziwa zima. Tutaj właśnie Syriusz,
zaprzyjaźniony młody byk, którego w tym roku poznaliśmy. Jeden z nielicznych, który w tamtym czasie jeszcze został na porożu. Bardzo wiele przysporzył nam radości. Ciemny, jak widać. Możecie się przyjrzeć, że mimo ciężkich warunków łosie sobie radzą, nie mają wyjścia. Tutaj też trochę starszych byków, które potraciły już poroże. Wszystko w pięknej, śnieżnej scenerii. Możecie się przyjrzeć tym potężnym brodom. Im dłuższa broda, tym starszy łoś głosi mądrość przyrodników. No a tutaj też nasza wielka radość, nasza uciecha, czyli udało nam się spotkać, no i nagrać łoszaka, nazwanego Bobim, z mamą Edną, która nieraz stawała w jego obronie, przeganiała jakichś i innych młodych łośków, które mogłyby jakoś zagrozić jej młodemu. Tutaj raz nawet poszło bardziej na kopyta, tak na racicę. Na racicę, oczywiście. A tutaj znowu Syriusz. Tak, długie godziny spędzaliśmy w zasadzie przy każdej naszej wyprawie w towarzystwie łosi i wiele z nich znamy, kojarzymy z poprzednich lat. Także to jest dla nas wielka radość, kiedy rozpoznajemy, że ten łoś po raz kolejny wrócił z bagien na zimowisko właśnie w te nasze rejony. Tu chcieliśmy wam pokazać tego po lewej. To jest jeden z najpotężniejszych byków, jakie w ogóle widzieliśmy. Widać po mięsistej, potężnej brodzie, że jest już stary, doświadczony pysk, cały w bliznach. A to takie typowe spotkanie w tym roku. Idziemy sobie drogą w środku dnia w świetle. I potem poznajemy, że to jest byk, który nas zna i już jest z nami oswojony, ponieważ właśnie tak się zachowuje, wychodzi też na nas popatrzeć. A to jest byk, którego bardzo lubimy, ale bardzo trudny do sfilmowania, niejaki Wiktor Z. Tutaj przerwaliśmy mu śniadanie zupełnie niechcący, nie spodziewaliśmy się go zastać w tym miejscu, więc zostaliśmy gniewnie oburczeni, co przyjęliśmy z pokorą i wycofaliśmy się. Posłuchajcie. Tutaj właśnie udało nam się spotkać i nagrać z bardzo bliska klępę. To jedno z naszych najbliższych chyba spotkań w tym roku. Po prostu na nią weszliśmy w tym zagajniku. Myśleliśmy, że się spłoszy, a ona, chociaż zdawała sobie sprawę z naszej obecności, nic sobie z tego nie zrobiła. Wyobraźcie sobie, to jest skręcone bez zooma żadnego. No, w tym momencie spotkanie było absolutnie niesamowite. Udało nam się ją blisko podejść, chociaż właściwie nawet zbyt jej nie podchodziliśmy, a ona po prostu spałowała drzewka, pasła się i nie przejmowała się obecnością ludzi. O, to właśnie na nas spojrzała, bardziej rzuciła okiem i zaraz wróciła. Możecie się za chwilę przyjrzeć dokładniej na zbliżeniu technice spałowania. Widać, jak tutaj dyk ząbkami zdziera igliwie i korę z sosenek. To jest główny zimowy pokarm łosi. A tutaj jest nasza ulubiona klępa, wiekowa dama, nazywamy ją Emmą. Od 5 lat już przychodzi bez przychówku, widocznie może już jest za stara albo stan zdrowia jej nie pozwala, ale strasznie ją lubimy, bo jest dobroduszna i bardzo się do nas przyzwyczaiła i no nic sobie nie robi z naszej obecności, kładzie się, my sobie wtedy siadamy, wyciągamy termosy, kanapeczki i sobie robimy siestę razem z łosiem. Oczywiście pilnujemy, żeby nie przekraczać żadnego dystansu, taki, który powodował tak, dyskomfort u niej. Raz widzieliśmy ją zdenerwowaną, tu właśnie. Tutaj sarny uciekały spłoszone pewnie przed psem, nie przed nami. I Emma uznała, że są za blisko. Przegoniła i oczywiście zaznaczyła teren. Potem pozostałe już poszły po rozum do głowy. Na zwolnieniu, że trzeciej zagrodziła drogę i ta biedna sarna nie mogła za koleżankami, tylko musiała skręcić gwałtownie w bok. Ale poradziła sobie, zaraz zobaczycie. Tak, zdecydowała, że właśnie przekradnie się bokiem z tyłu Emmy. Tak więc z łosiem nie należy przekraczać strefy komfortu łosia. Tak, i sarny wiedzą, że bezpieczniej jest być z tyłu łosia niż z przodu. A tu jeszcze koziołek. Także w tym sezonie od stycznia do kwietnia mieliśmy mnóstwo bardzo fajnych i często bardzo bliskich spotkań z łosiami. W zasadzie na każdym spacerze łosie obserwowaliśmy. Bywało tak, że widzieliśmy ich 10. Tutaj Emma z jej córką Juni, przyznacie, że podobieństwo jest niesamowite.
Zresztą niewykluczone, że Emma jest już babcią, a to jest właśnie jej córka. A tu jest byk, który no, był dla nas bardzo ważny i nadal jest. Czekamy niecierpliwie, czy przyjdzie w tym roku na zimowisko. To jest byk, którego znaliśmy z poprzednich lat. Młody. Jak widzieliśmy go, mamy go na zdjęciach w 2018 i 2019 jako w pełni sprawnego byka. W listopadzie 2020 roku pojawił się w takim stanie, jak to zobaczyliśmy, to po prostu aż jęknęliśmy z rozpaczy. No, jakiś miał wypadek, nie wiem, wnyki, zahaczyło ogrodzenie, cokolwiek. I wyglądało to jak wyrok, ale o dziwo całkiem sobie z tą nogą radził. Tutaj jest z Emmą, z którą zresztą bardzo lubił się trzymać. I poruszał się już coraz sprawniej, ku naszej wielkiej radości. Tutaj są zdjęcia z marca, kiedy to przyłączył się do dużego stada, dużej chmary łosiowej. W sumie łosie go tolerowały, chodził z nimi, nawet widzieliśmy, jak przestawia też starsze byki. Także cieszyliśmy się bardzo i przez te wszystkie miesiące, w zasadzie chyba na każdym spacerze go widzieliśmy. Tak, zaczął już nawet biegać całkiem nieźle. Tak, pilnowaliśmy, żeby na dużym zoomie go filmować z oddali, żeby po prostu nie prowokować go do ruchu, żeby się nie uszkodził. Ale w połowie lutego zastaliśmy go samotnego, jakiś taki był zgnębiony i leżał z dala od innych łosi. Jeszcze tydzień wcześniej to są ujęcia nakręcone, kiedy biegał tak, że dla niewprawnego oka mogłoby wyglądać to jak no, w pełni sprawny byk. A tutaj no, zalegał sobie i no, coś było nie tak. I dopiero jak wstał, to zobaczyliśmy, tutaj jest jego tylna, to jest ta zmiażdżona racica. Nawet tam już widać wyżej, takie zaniki mięśni się pojawiają, widać, że nie używa tej nogi, a prawy przód jest spuchnięty i wygląda fatalnie, jakieś zakażenie, czy złamanie, czy no, zastanawialiśmy się, co robić. Zasięgnęliśmy języka u specjalistów, powiedzieli, że raczej no, dwie nogi zepsute to jest już odstrzał sanitarny, więc no, nie zgłosiliśmy go, nie mieliśmy jakoś serca. No tutaj widać, jak odciąża tą nogę, że go boli. I stwierdziliśmy, że zostawimy to matce naturze. Dodam, że zanim wrócił do nas w takim stanie, to przez jakieś 2 tygodnie go nie widywaliśmy, więc to pewnie wtedy się stało. A tak, to rzeczywiście to była wtedy taka przerwa. Ale to są już ujęcia z kwietnia. Jak widzicie, przednia noga się wyleczyła. No ta tylna jest uszkodzona, już nie da się tego wyleczyć i to samoistnie nie ustąpi. Ale na tych swoich 3 sprawnych nogach prowadził stado 8 byków. Wyszedł jako pierwszy na łąkę. I to była połowa kwietnia i wtedy widzieliśmy go po raz ostatni. Także no, bardzo go wyglądamy teraz, bo jeszcze się nie pojawił. Już wróciła Emma na zimowisko, wrócił Tylt i Syriusz. Parę, tak powiem, znajomych pysiów. A jego nie widzimy. No, mamy nadzieję, że się mu nic nie przydarzyło takiego. Tutaj niesamowite kolejne spotkanie międzygatunkowe. Nagrywaliśmy kawalkadę łosi i proszę bardzo, w kadr prosto wbiegły nam 2 sarny. Jeszcze za chwilę udało się dosłownie na jednym kadrze złapać je i przebiegającą Emmę. Kolejne ujęcie z sarnami i Emmą. Tutaj odległość jest taka, jak widzicie, bez żadnego zooma to jest ujęcie. Staliśmy zresztą nie jakoś bardzo zamaskowani, tylko trochę za gałęzią, a sarny biegły sobie pewnie na nas i zaczęły się paść w niedalekiej odległości. Mieliśmy dużo bardzo przyjemnych spotkań z sarnami, a to jest ujęcie, z którego jesteśmy niesłychanie dumni, bo marzyliśmy od lat, żeby udało się nam sfotografować albo nakręcić łosia, który idzie prosto na nas. I udało się, i to nie byle jaki łoś, ale sam Wiktor Z, który nie przepada za ludźmi, jest niesłychanie płochliwy i ostrożny i najtrudniej jest go filmować i obserwować ze wszystkich łosi, ponieważ ludzi traktuje z wyższością i taką dawką pewnej pogardy. No, jak widzi ludzi, to natychmiast się dematerializuje, więc cieszymy się ogromnie. Uważam, że to bardzo dobry sposób, aby zakończyć wiosenne spotkania z łosiami, gdyż tamto właśnie, tamta obserwacja Wiktora Z była ostatnią na wiosnę i tutaj żegnamy się z wami. Wraz z oddalającą się klępą żegnamy łosie, ale tylko na chwileczkę, bo już przy okazji filmiku następnego, gdzie obserwowaliśmy parkoty, wdarli się nam bohaterowie drugoplanowi, proszę bardzo. Taki nieoczekiwany bonus od przyrody. Tutaj ja opowiem o
parkotach, które wreszcie udało nam się nagrać. Od dawna o tym marzyliśmy, ale jakoś nie mieliśmy szczęścia. Tutaj wypatrzyliśmy z daleka na polanie grupę zajęcy, więc podkradliśmy się do nich, rozstawiliśmy sprzęt, no i tylko czekaliśmy na rozwój zdarzeń, a długo nie trzeba było czekać. Głównym tam celem, zainteresowaniem tych panów była ta właśnie zajęczyca, nie wiem czy to tak, która chciała po prostu trochę wytarzać się, odpocząć, a nie jakieś amory. I miała takiego swojego ochroniarza, stary wyga zajęczy, który czuwał nad nią, odganiał innych konkurentów zajadle, no i miał na nią sporą ochotę, chciał zaprzyjaźnić się, może powąchać ją, dotknąć, ale ona niezbyt. Mówiła mu, żeby no odsuń się już, nie przekraczaj tu mojej strefy komfortu, ale jak odchodził, to była zaniepokojona. Tutaj widać, że walczył o serce swej damy. W każdym razie niesamowicie było obserwować takie właśnie zachowania. Chyba ze 3 godziny staliśmy na tej łączce. Na koniec wyprysnęła go. To jest chyba nasze takie najbliższe spotkanie z sarnami. To jest ta właśnie mama tutaj już w zaawansowanej ciąży z córką z zeszłego roku, które no, podeszły tak blisko, że nie dowierzaliśmy własnym oczom. Nie zorientowały się, że tam stoimy. Dosłownie kilka metrów od nich byliśmy. No i mogliśmy podziwiać piękno tych zwierzątek w całej ich krasie o świcie, kiedy to ustąpiły mgły. A to jest nagranie, z którego cieszę się szczególnie. To jest zrobione w maju, kiedy to poszłam na pastwisko dla koni, żeby porobić zdjęcia koniom. I wtedy kątem oka złowiłam ruch. I tuż obok, już przy samym ogrodzeniu, widać tutaj na pierwszym planie taśmę od pastucha, była sobie sarna. I to nie sama, bo usłyszałam ciche piski maleństwa. I tu zobaczcie, w prawym dolnym rogu, przy jej nogach tylnych, jest malutka sarniątko, koźle, niedawno urodzone, jeszcze całe w kropeczki. No po prostu cud świata. Ale o dziwo, cały czas słyszałam ten pisk przywołujący mamę i ten pisk nie pochodził od tego małego, więc zaczęłam się rozglądać. I zobaczyłam, że jest drugie dziecko, które widocznie spało gdzieś tam sobie schowane, jak to w zwyczaju sarnim jest. Zgłodniało, zawołało mamę i mama go przywołała. Tutaj w Puszczy Białowieskiej zaczynamy z przytupem, kiedy to wykrot okazał się nie być wykrotem. Jeden z momentów najbardziej kiedy niesamowitych, serca, tak, kiedy stanęły. Serca stają. Zaczynają bić szybciej potem. Szybko przenieśliśmy się na górę, na platformę. Od razu przypomniały nam się wszystkie te, to co czytaliśmy, że trzeba 50 metrów dystansu zachowywać w spotkaniu z żubrami, a to byliśmy ciut bliżej. Tutaj właśnie widzicie materiały niesamowite, które udało nam się nagrać. Słyszeliśmy tą mlaskanie, to szuranie, kiedy przemieszczały się. Tak, to były dwa byki. Ten jest starszy, a tamten ciemniejszy, młodszy. Przeskoczyliśmy na chwileczkę do puszczy na Piwocko-Ramuckiej, marcowej, kiedy to właśnie żurawie wyszły na pierwszy plan i nagrywaliśmy je i obserwowaliśmy. A to jest kwietniowa puszcza na Piwocko-Ramucka o bardzo zmiennej pogodzie, jeszcze sypiąca trochę śniegiem, ale tutaj cieszyliśmy się z kolei bardzo, bo udało się nam wreszcie pierwszy raz w dobrej jakości zrobić nagranie dzika, bo nie mieliśmy jeszcze w naszej kolekcji dobrego zdjęcia dzika. To jest maj. Puszczy też na Piwocko-Ramuckiej. I tutaj wdrożyliśmy w życie nasz projekt Noc w lesie, Noc w puszczy. To jeszcze wieczór, kiedy to na łączce, obok której się zasadziliśmy, wyszły na nią dwa, trzy właściwie byczki na scypule. Jeden jeszcze z ledwo zaczątkami, w tej chwili go nie widać. Miały wtedy taki czas spokojny, bo jeszcze nie pojawili się, już skończyli działalność zbieracze, a jeszcze myśliwi nie zaczęli strzelać, więc miały trochę spokoju, mogły sobie... Mowa o zbieraczach poroża. Tak. Więc bardzo się cieszymy, tutaj w ogóle nas nie zauważyły, przeszły sobie, potem zresztą wracały w tą samą stronę, ale to jeszcze zobaczycie później. A tutaj przenosimy się w inny rejon puszczy na Piwocko-Ramuckiej, w okolice miejscowości Sasek Mały.
gdzie to podczas kąpieli w jeziorze zorientowaliśmy się, że mamy towarzystwo i ta oto klępa dołączyła do pływających. Ludzi było na plaży dużo i gwar był taki, że musieliśmy tutaj wyciszyć dźwięk na filmiku, a klępa się nie przejmowała i zażywała ochłody. No, rzeczywiście dzień był wyjątkowo upalny i taki lepki przed potężną burzą, na którą się zbierało. To był środek dnia, 13. Oczywiście nie ma wypadu do Puszczy Napiwocko-Ramuckiej bez Puszczyka Franciszka i bez okrzyku żurawi na łąkach. Tutaj jeszcze panorama Łąk Źródłackich. A tu nasze największe zaskoczenie ornitologiczne tegoroczne. Była to dość ciekawa sytuacja, ponieważ wyglądamy sobie przez okno naszego pensjonatu, środek dnia, mogliśmy równie dobrze nie wyjrzeć, a wtedy ominąłby nas taki widok. Początkowo zastanawialiśmy się, co te żurawie takie ciemne, czemu te buciany takie brudne tam łażą. No ale kiedy za lornetkę i aparat chwyciliśmy, to okazało się, że są to dwa buciany czarne, które praktycznie tam nie występują. Tak, praktycznie to ich tam są nie dwa ma. Młode, bo widać, że mają ciemne nogi, a nie czerwone. Więc no, zrobiły nam niesłychaną frajdę. A tutaj wracamy do Puszczy Napiwocko-Ramuckiej z kolei czerwcowej na chwilę, bo tu właśnie chcemy się pochwalić tym, jak właśnie rosną nasze umiejętności i obserwacje zwyczajów zwierząt, kierunku wiatru. I coraz częściej zdarza się, że nasze ukochane jelenie, takie płochliwe, jesteśmy w stanie obserwować i filmować w świetle dnia, poranka albo wieczora. No a tutaj, no to jest osobny rozdział, to jest miejsce, które spełniło wszystkie nasze marzenia, a nawet dało nam więcej niż myśleliśmy. O tak, próbujesz nagrać jelenie? Na pierwszy Dziki plan, wchodzą tak, ci na cała... pierwszy plan, albo na odwrót. Po prostu miejsce, które przepaliło nam styki. Momentami to już było za dużo. My się cieszyliśmy, jak zobaczyliśmy 5 jeleni naraz wcześniej, a tutaj taki widok był praktycznie codziennością. Pewnie ten tak, film byłby o pół godziny krótszy, gdyby nie leśny sen. Leśny sen i pomorskie lasy. Już nie możemy się doczekać, kiedy wrócimy tam znowu. Jeden byk u nas powoduje silne emocje, więc wyobraźcie sobie, co czuliśmy, jak widzieliśmy chmary byków składające się z 60-80 osobników. No, to jest wrażenie jest absolutnie nie do opisania. Ale to nie tylko takie przytłaczające spotkanie z mnóstwem zwierząt, ale też bardzo bliskie, kameralne spotkania tutaj cielaczek. Z okna samochodu sfilmowany dzik na łące niedaleko domu. Tutaj próbowaliśmy sfilmować lochę z młodymi, w kadr weszły jelenie. Po prostu nie było tam spaceru o dowolnej porze dnia, kiedy czegoś nie spotkaliśmy. To jest środek dnia i na środku łąki poluje sobie lis. Chociaż tu wyglądamy, czy na łące są jelenie, na słupkach siedzą dwa bieliki, tutaj hamowanie hamowanie, z piskiem tak? opon, zając na drodze. No tak, to na rowerze o mało co się nie zabiłam, bo szczeniak lisa chwilę wcześniej wskoczył mi pod koło. A tu ledwo usiedliśmy, to objawiła się łania z cielaczkiem. A tu z kolei jedziemy, to jest przed świtem, jeszcze trwa noc, jedziemy na jelenie, żeby nagrać te chmary byków. No i objawia się borsuk, to były dwa borsuki, ale jeden mądrzejszy dał nura w las. Tutaj zwolniliśmy, żeby dać mu chwilę, żeby sobie poszedł. No i tutaj na przykład filmowaliśmy sarnę. To też jest jakaś 13 w ciągu dnia. Złapaliśmy ruch kątem oka. Daniele idą po lewej pod ścianą lasu. Z prawej poluje lis. No, miejsce po prostu dla przyrodnika absolutnie rajskie i nazwa w pełni to oddaje. Leśny sen, bo to jest rzeczywiście jak sen. Tutaj też po prostu urocza, cudowna scena, którą udało nam się nagrać, kiedy to podszedł do cioci, bo jej młody jest gdzie indziej, obok niej. Młody właśnie jelonek i tutaj jako, że był wyżej, zaczął czuć wyższość, więc takie pokazał dominujące zachowania u jeleni, więc ciotka podeszła do góry, żeby mu przypomnieć, kto tu rządzi. Natomiast jej synek, jej młody, oczywiście bawił się jak każde inne dziecko. A tutaj o 6 rano filmowałam pasące się jelenie na łące, kiedy nagle wpadły w panikę i to była przyczyna tej paniki. Bardzo krótki filmik, ale no wymarzony, nasz pierwszy wilk. Tutaj naprawdę było warto poświęcić wcześniej osobny film temu na kanałach i Zwierzę Obydwa i Okiem Stacha, ponieważ 2 sierpnia
Rano weszliśmy na ambonę, ledwo usiedliśmy, ledwo przygotowaliśmy sprzęt. Jeszcze noktowizor wtedy działał, tak, było to była wcześniej. 4 rano. Tak, wstaliśmy bladym świtem, ale naprawdę opłaciło się, ponieważ taki widok zastaliśmy. Gigantyczna chmara byków, same byki, młodsze lub starsze, ale w większości 12-taki, 14-taki. Już hormony. Je, tak, 40 ich tam było. 40. Hormony buzowały, miały naprawdę w sobie dużo energii, którą chciały jakoś uwolnić. Trenowały też przede wszystkim przed rykowiskiem, które już było za rogiem. Wiedziały, że czeka je ciężki czas za miesiąc, więc muszą trochę poćwiczyć, wrócić do formy po tak tym już. całym Nie jedzeniu wiedzieliśmy, trawy. którego filmować, bo to było tak, że na tej łące rozgrywało się na przykład na raz 5 pojedynków. A tylko mieliśmy jeden aparat, który był w stanie przy takim słabym świetle robić ujęcia. Też zobaczyliśmy różne świetne sceny pokroju jednego byka, który bardzo się chciał z innym pobić, ale tamten wybrał innego rywala, więc ten grzecznie czekał na swoją kolej. Widzicie? Etykieta walki zawsze jest. Tak, to było absolutnie fantastyczne. To już jest godzina 6, więc zrobiło się troszeczkę cieplej i widniej. Udało nam się też kolejne marzenie spełnić. Tutaj nagraliśmy, jak jelenie wycierają z cypu. Tutaj po lewej jest bardzo ciekawy myłkus, czyli byk o zniekształconym porożu. I tutaj koło nas blisko był taki młody byczek, który wycierał się tak zapamiętale, że myśleliśmy przez chwilę, że wystraszyliśmy się, że się zaczepił porożem o to drzewko, ale nie, bo on po prostu tak intensywnie pracował, chciał się pozbyć tych farfocli cypułowych, które tutaj widać, jak mu dyndają na oczach. Tutaj z kolei przyjechaliśmy tylko na chwilę, tak przejazdem z nad morza w to samo miejsce. Wyszliśmy, a tam na łące po prostu pomarańczowe, rude kropki jeleni na całej łące praktycznie pokrywają ją po horyzont, wszędzie. Ponad setka ich tam była, tak mniej więcej 1/3 byków, reszta łanie z cielętami. Starsze byki mądrze odpoczywały, pasły się póki jeszcze mogą, potem będą tracić na wadze i jeść coraz mniej, im dalej będzie szło rykowisko. Tymczasem młode, w których buzowały hormony, jeszcze wiadomo mniej doświadczone, z mniejszym bagażem lat, po prostu trenowały, ćwiczyły. Tu widzicie też te łanie, które dobra, młodzież się bije, to my sobie poleżymy. Było zresztą bardzo gorąco, więc ciekawe, że wybrały akurat to miejsce, ale ogólnie zauważyliśmy, że jeleniowate sarny też bardzo lubią leżeć sobie właśnie na otwartej przestrzeni. Tak, no mieliśmy szczęście niewiarygodne, że trafiliśmy po prostu na takie sceny i w takim świetle, bo to była gdzieś godzina, nie wiem, 5 po południu w sierpniu i no i po prostu trafiliśmy na sielankę. Tutaj właśnie zrobimy taką panoramkę z tą wędrującą młodą łanią. Zobaczycie, ile tych jeleni tam jest. Po prostu cała łąka była upstrzona na rudo kropkami. No czegoś podobnego to jeszcze nie widzieliśmy. Nie. Jeden z wieżolub, przeważnie młodszy, obsługiwał aparat z kamerą, a ja patrzyłam przez lornetkę, żeby podpowiadać, gdzie się dzieje coś ciekawego i tutaj właśnie zaobserwowaliśmy taką rzecz. Otóż czasem rzeczywiście, zwłaszcza w takiej dużej chmarze, cielaki się gubią, czasem zapędzą się gdzieś dalej w zabawie z kolegą i potem muszą szukać mamy, ale na ogół, kiedy zaczynają wołać i podchodzić do w miejsce, w którym myślą, że może być, no to wtedy się znajduje, mama słyszy wołanie i podchodzi. Tymczasem ten ewidentnie był zagubiony, taki bardzo szukał tej mamy, no i długo nie mógł jej znaleźć. Podchodził do różnych, to zresztą za chwilę zobaczycie, że zostawał odtrącony, za każdym razem dostał kopa. Tutaj mama! Mama, to ty? Nie. Idź sobie. Tutaj już trochę zaczęliśmy się niepokoić, dlaczego ta mama nie odpowiada. Zaczęliśmy się bać, że może ją stracił. Wprawdzie tam byki w tle, wiadomo, biją się, w ogóle mnóstwo się rzeczy dzieje w tej chmarze, ale my siłą rzeczy trochę na niego patrzyliśmy. I tutaj od razu wam powiem, żeby tutaj też nie mama? Trzymać was w napięciu. Nie, bum, kopniaczek. Że ta historia ma happy end, ponieważ tak wprawdzie tego nie widać, ale znalazł mamę, owszem, udało mu się. Tak, myśleliśmy, że może jest to ta łania, która tam nadchodzi, ale nie, też od niej dostał kopniaka, ale w końcu tam płakał, wołał. Trafili na siebie. I przyszła do niego taka starsza łania,
Także widocznie była gdzieś dalej, czymś się zajęła, jakimiś maminymi sprawami i dopiero później usłyszała wołanie swojego dziecka, także on się znalazł. A przy okazji też obserwowaliśmy różne inne zagubione cielaki, które miotały się w poszukiwaniu mam. No ale mamy na szczęście się znajdowały. Tutaj właśnie jest odnaleziona mama i wielka radość dziecka, wędrują sobie razem. I tutaj też był cielak, który się zgubił i strasznie płakał, ale mama go zawołała, o, i tutaj przyszedł nosek, nosek, się przywitali i, znaczy, i cudne już są trzymał takie sceny. Się. A tu uwaga, nadchodzi rykowisko 2021, nasze wielkie marzenie. Nagrać ryczącego byka. Chociaż jeden, jedyny raz. Pierwszy ryk tego rykowiska. To był benefis młodego byka, czternastaka, którego pieszczotliwie nazywaliśmy Bynkiem. Obserwowaliśmy go przez 2 dni, przez wiele, wiele godzin i no, były to chyba jedne z najpiękniejszych, najbardziej emocjonujących obserwacji w naszym życiu. Przyprowadził chmarę pod samą naszą czatownię, także obserwowaliśmy jelenie z kilkunastu metrów i ryczał nam i popisywał się tuż po prostu przed naszym aparatem, który już po prostu nawet nie mieścił się nam w kadr, bo już nie było jak odjechać. No, coś kapitalnego. Z tego rykowiska tyle materiałów mamy, po prostu komputer zawalony plikami. Z zeszłego rykowiska to The Best, z zeszłego roku to The Best of wyszło. 9 minut, a tutaj prawie godzinę. Tak, zapraszamy na nasze kanały Okiem Stacha i Zwierzoluby 2. Tam są pełne relacje ze wszystkich spotkań. Tutaj tak rzeczy, bardzo tak. Wycinaliśmy, tylko pokazywaliśmy najlepsze momenty. Takie, ale było takie to tylko smaczki. Nawet jeszcze wiele jest innych. Tutaj jedyne ujęcie w ciągu dnia z Puszczy Napiwocko-Ramuckiej z takim dosyć dorodnym, ładnym czternastakiem, które udało się nam nakręcić. Nie mieliśmy szczęścia do pogody, bo były niesamowite mgły. Tutaj piękny byk na drodze w rocznicę spotkania z Harym. To tak dla nas ważne, a to bardzo fajny młody byczek, wytarzany w błotku na ciemno, zawadiacki, no taki przyszłościowy będzie to kiedyś naprawdę ładny, mocny byczek. A tu dowód najlepszy na to, jak czasami po prostu ma się szczęście, była godzina 11 w ciągu dnia, upał, wszystkiego się spodziewaliśmy, ale nie takiego dostojnego byka. Tutaj natomiast usłyszeliśmy jakieś pluskanie od strony Jeremi. Od razu pomyśleliśmy o bobrze, więc skradamy się, podchodzimy. Ciężko się cicho zakraść, bo tam wiadomo, gałęzie trzaskają pod nogami. Ale tak patrzymy, co ten bóbr, jakiś taki turbo, co to? Turbo bóbr? Śmieliśmy się, że bóbr na sterydach, ale nie. Okazało się ku naszej bezbrzeżnej radości, że patrzymy na wydrę. Ciężko było ręce utrzymać tutaj, no oczywiście jestem no, zadowolony. Gratulacje, że tak utrzymałeś aparat, bo to kręcone z ręki, w dużych emocjach. My tak po prostu sobie poszliśmy sprawdzić
łączkę za domem pod kątem obserwowania jeleni wieczorem. Kolejny dowód, że czasem po prostu potrzeba szczęścia. Tutaj nas chyba wyczuła nasz zapach wreszcie i dała nura. I tyle. Tyle ją widzieliśmy. Ale radość pozostała wielka. No i tutaj... Skarb tegoroczny, po prostu jesteśmy ogromnymi fanami. Tyle nam radości sprawił. Jest to Wacuś, jeden z trzech młodych jenotów rodzeństwa, które regularnie odwiedzało nas w czatowni. To jest taka podmokła łączka. Tutaj spłoszył się przed dzikami. Wystraszył się, dopiero po chwili się zorientował, że są za nim. I schował się przy nas. Tak, ciągle zaglądał do nas, kompletnie się nie bał. Czy wsadzał czas, raz nawet wsadził nos przez drzwi, które były lekko uchylone. Tak, jakbym chciała, mogłabym go dotknąć w ten mokry i słodki nosek. Zostawialiśmy często otwarte, a on po prostu przechodził sobie obok. Tutaj właśnie z siostrzyczką, Bulinką ją nazwaliśmy. Tak myślimy, bo spyszczka taka jest smuklejsza, ale czy ona jest siostrzyczką, to tylko ona wie. Nie jesteśmy znawcami jenot. I niby wszystko wiemy, że to gatunek inwazyjny, że bywa uznawany za szkodnika, ale generalnie serce nasze tego nie słucha, jesteśmy oczarowani i jenot Wacek jest hitem tego rykowiska jak dla nas. Dzików też spotykaliśmy wiele. To są te, które wypłoszyły Wacusia? Na początku nawet mieliśmy tych spotkań trochę za dużo jak na nasz gust i trochę za często, ale oswoiliśmy się i nauczyliśmy mijać w spokoju. Do tego stopnia, że pod koniec już mówiliśmy sobie, coś dziś widzieliśmy? Nie. Znaczy z wyjątkiem chmary... Batachy dzików. Batachy dzików. Tak. A to jest finał rykowiska. 1 października kręcony materiał w Puszczy na Piwocko-Ramuckiej. Bardzo się cieszę, że udało mi się to sfilmować. Chwilę wcześniej była mgła gęsta jak mleko. To dziwne pomarańczowawe światło jest spowodowane promieniami słońca pierwszymi, które się przez tą mgłę przebiły i szybko opadła. Dlatego te jelenie jeszcze zostały na łące przez chwileczkę i mogłam nakręcić ostatniego byka, który został na tym rykowisku młodego dziesiątaka i jego chmarę. Wtedy słyszałam ostatni ryk. No i oczywiście Puszczyk Franciszek, bez niego nie ma rykowiska, bez tej pociesznej twarzy na Modrzewiu. Kiedy kończy się rykowisko, to jesteśmy z jednej strony niepocieszeni, a z drugiej cieszymy się, bo to oznacza, że lada moment zaczną schodzić się na zimowisko łosie. Tu po lewej nasz znajomy byk Tylt, którego mamy na zdjęciach chyba już w ostatnich 3 lat. Widzieliśmy też już Emmę, wróciła. Był Syriusz, Panna Migotka i Mimbla. No to są wszystko, to są ujęcia z... To jest ten sam prześwit, w którym widzieliśmy Ednę z Bobim wcześniej. Tak, to nasze ścieżki, łosiowe ścieżki się przetykają. Zima w tym roku przyszła wcześniej. Mieliśmy już niezłe siarczyste mrozy i solidne śnieżyce. Ale widoki były przepiękne. Tak. Pojawił się Myłkus. 2 razy już go widzieliśmy. No i ten całkiem już pokaźny łopatacz. To strasznie się cieszę z tego spotkania, że się to udało nagrać, chociaż no, nasz aparat wystawiliśmy na wybitnie ciężką próbę i no, cieszę się, że to przetrwał. O, tak. No ale nie nakręcić takich ujęć, sami spójrzcie. Tutaj chyba nasze tak, nie mogliśmy się oprzeć. Słuchajcie, przedstawiamy wam składankę pod tytułem Siusiające zwierzęta, zapoczątkowane zdjęciem siusiającego łosia 2 lata temu.
Tutaj taki akcencik na zakończenie, a teraz pora na drapiące się zwierzęta. Powiedzieć, że wyjątkowo robaczywy był ten rok i zwierzętom dawały się we znaki upiorne komary i jusznice, strzyżaki, kleszcze. My byliśmy pogryzieni mimo osłony. Mieliśmy siatki na twarze i rękawiczki i w zasadzie mieszkaliśmy w kaloszach. Zwierzęta były strasznie biedne. No, do Campinosu w pewnym momencie to się po prostu nie dało wejść. Przez komary. A z kolei z powodu strzyżaków ja odmówiłam, to pierwszy raz mi się zdarzyło, to we wrześniu, jak byliśmy na rykowisku, po prostu odmówiłam pójścia do lasu za dnia. Tylko poszłam w nocy i o świcie, kiedy tego świństwa nie było. No po prostu coś okropnego i zwierzęta naprawdę były strasznie wymęczone. Może będzie trochę, nawet o ptaki się drapały, to kanie, tak, kanie rude złapaliśmy. Kleszcza wbitego w jaszczurkę, no nie był przyjemny. Nawet tak, nawet jaszczurki cierpiały. A tutaj duży kaliber drapania. Na koniec Wiktor Z. Jest to dla nas rok szczególny, bo zainwestowaliśmy w fotopułapkę i zaczęliśmy, no jeszcze po amatorsku, no bo uczymy się wszystkiego krok po kroku. Zaczęliśmy naszą przygodę z zostawianiem fotopułapki, ale jak widzicie, troszkę nam się udało fajnych rzeczy to nagrywać. Na bardzo dobrze łapie dźwięk. Słuchajcie. Tutaj udało nam się nagrać, wprawdzie lekka skucha, bo nieco za wysoko była zawieszona fotopułapka, za bardzo pokazywała niebo, aż się prosi, żeby ją w dół przesunąć, ale udało nam się nagrać łanię, która właśnie walczy z jabłkami. Można się przyjrzeć też, za chwilę będzie jeszcze lepiej widać, jak poradzić sobie ze zjedzeniem całego jabłka, jak je zgryźć. Zresztą jabłka właśnie tam obok była jabłonka. Widać nawet, że na nagraniu są na jabłonce. Świetne miejsce wypatrzyliśmy, przychodziły tam licznie jelenie i dziki i daniele i nawet mamy jenota Watka gdzieś na odległym nagraniu, który też wszedł sobie na jabłuszka. A tutaj jak widzicie, poradzić sobie z takim jabłkiem nie jest proste, jak się ma tylko paszczę do dyspozycji. Tutaj z kolei my siedzimy tam w czatowni, to jest taki biały punkcik, prześwit na łąkę. A tymczasem nawet nie wiemy, ile ciekawych rzeczy dzieje nam się za plecami. W nocy też fotopułapka się sprawdzała, bardzo fajnie nagrywała. Ucieszyliśmy się ogromnie z tego jelenia i byliśmy zaskoczeni, jak głośno on siorbie podczas picia, posłuchajcie. Ciężka próba w Puszczy Białowieskiej, rykowisko wrześniowe i straszne załamanie pogody. 5 dni i nocy ciągłej ulewy z wichurą. No, nie fart mieliśmy, ogromny, paskudnie było.
Ale fotopułapka dzięki, sprawdziła się niesamowicie dobrze w takich ciężkich warunkach. Była szczelna, nie zamokła i klima wylepsza w takie urocze kadry. A tutaj kolejny dodatek do naszej przygody z przyrodą, czyli noktowizor, który kompletnie zmienił nasze podejście do nocy. Noc przestała być tajemnicą. Dawniej nastanie zmroku było dla nas równoznaczne z końcem obserwacji. Tymczasem w Puszczy na Piwo Skoramuckiej stało się ono dla nas początkiem. W zasadzie w każdym innym miejscu, bo korzystaliśmy z niego wszędzie tam, gdzie pojechaliśmy. W Białowieży, tam we Wrześciu, jak się uratowało nasz pobyt. Tak, a to jest najbliższe spotkanie z jeleniami. Ja specjalnie zmierzyłam odległość, które dzieliło mnie od tej łani z cielakiem. To były 4 metry. To jest aż nie do wiary, że one się nie spłoszyły, że nie wyczuły mojego zapachu. A ja stałam na otwartym terenie ze statywem i tak sobie po prostu wyszłam wyjrzeć za dom. To jest tuż przy domu. Nie spodziewałam się takiego fantastycznego spotkania. Noktowizor ma tę jedną wadę, że nie radzi sobie we mgłach, ale jeśli pogoda jest taka dobra jak tu, no to właśnie można sobie z bliska nakręcić liska, którego byśmy nie zobaczyli, tego szczeniaka, gdyby nie to, że właśnie dysponujemy od roku noktowizorem i jest to absolutnie cudowny wynalazek. Narzędzie bogów. Tak go nazywamy i w zasadzie nie ruszamy się w nocy bez niego. No a tutaj nagraliśmy, szkoda, że dźwięków nie słychać, ale on ogólnie, ten noktowizor ma dość słaby mikrofon, też nagrywając nie zorientowaliśmy się, że go zasłaniamy, w sensie mikrofon, nie noktowizor. Tutaj właśnie nie wiemy, co stało się, co dolegało temu jenotowi. To coś mu ewidentnie zbierało mu się na wymioty, nawet w pewnym momencie wymiotował. Zdzierająco, tak, wydając dźwięki jak z piekła rodem. Tutaj widzicie, było to na tyle blisko, że ten jenot z przodu, no, także jakby wyciął dość rękę, to można by go było dotknąć. Tutaj w tej trawie siedziały, zresztą dość wysokiej. No i nie wiemy, co mu było. Już potem pojawiał się i zachowywał się raczej normalnie, był tam z nami, więc no, wygląda na to, biedaczek. No tak, aż by się go chciało pomiziać po tym nosku, dotknąć go. Ale mamy nadzieję, że cokolwiek mu dolegało, to się z tego wylizał. A tutaj sprawdzaliśmy, jak sobie noktowizor radzi o zmierzchu. Mamy ujęcia z tej sceny z aparatu z Nikona, który jeszcze złapał w ostatnio, tam fajnie łania skoczyła przez kanałek. I jak widać, zupełnie jest niezła jakość tego nagrania. Tutaj niesamowity sus, nie musiał tak wysoko skakać, żeby przeskoczyć nad kanałkiem, ale skoczył. Tak, skorzystaliśmy z noktowizora, żeby sprawdzić, czy są dziki na naszej drodze i zawsze były. To właśnie w Leśnym Śnie na Pomorzu. Początkowo reagowały tak, a później po prostu przechadzały się obok i mijaliśmy je z duszą na ramieniu trochę. Tej obserwacji na moim kanale poświęciłem osobny film. Wyszliśmy na łąkę, polankę właściwie, no tuż za domem praktycznie, na po drugiej stronie wąskiej drogi leśnej. I to właśnie zastaliśmy w odległości naprawdę niedalekiej. Było to niesamowite, kompletna cisza, potem niezwykły ryk. Po prostu obserwacja jedyna. Często jedna na tysiąc. Wracamy do tego wspomnieniami. A tutaj w Puszczy Białowieskiej w maju udało się nam nagrać coś dziwnego przez moment. Myśleliśmy, że lis, a to jest dużo, dużo większe od lisa, więc zastanawialiśmy się, czy nie wilk, ale czemu taki ciemny? Więc w żartach nazywamy go piżmoworem. Tutaj z kolei kontynuacja przygody, spotkania z trójką właśnie młodych byczków, które tym razem wracały, szły w drugą stronę, zresztą podobnie bardzo blisko, tym razem złapał je noktowizor, no bo to już było parę godzin później, wracały sobie pasąc się i ponownie, nie zwracając na nas uwagi, byliśmy w sumie dobrze zamaskowani i nie zauważyły nas, więc mogliśmy podziwiać tutaj. Tu chyba nagraliśmy bekasa, patrzyliśmy, czy nie słonka, a tam przebiega kuna, a na pierwszym planie jest borsuk. Po prostu las. Czyli mamy dwa łasicowate na jednym ujęciu. Obserwowaliśmy też długo łanię, która tutaj chyba wraca do swojego cielaka i coś ją wystraszyło. A tutaj z kolei duże moje osiągnięcie filmowe, ponieważ udało mi się za domem, właściwie zaraz, nagrać lelka. A to o tyle też ciekawe, że lelków tam na ogół tutaj nie ma. Tutaj
Sfilmowaliśmy sarnę wędrującą z zającem i coś bardzo dziwnego. Zastanawialiśmy się, co to może być, jakieś takie trochę za małe na łosia. Potem dotarło do nas, że to łosia, kiedy podszedł do mamy. I tutaj, chociaż zaraz się podkończył, one z jakiegoś powodu zdecydowały przejść górą. Tutaj wyciszyliśmy, ale huk był taki, że po prostu na cały las poszedł. Uderzyła tylnymi nogami o deskę. Tutaj w zwolnionym tempie widzicie, że skoczyła w zasadzie z miejsca. Tak, no ale młody takiej siły w nogach nie ma. Tak więc zastanawiał się dłużej, nie wiedział do końca co robić. Mama tam czeka, no nie wpadł, żeby obejść płot dookoła. To jeszcze trochę za dużo jak na jego łosi mużdżek. No i tutaj... Jakość nagrania taka sobie, bo to bardzo daleko od nas było, po drugiej stronie dużej łąki. Ale patrzyliśmy z zapartym tchem, co ten mały zrobi. Tutaj już zwątpił, się odwrócił, widać było, że się nie bardzo wie co robić. Ale no i wymyślił, tutaj... uwaga. No te nogi no, tak poszorowały. Się. Ale dał radę. No a tutaj kontynuacja obserwacji w Puszczy Białowieskiej w czasie tej koszmarnej ulewy. Było zimno i wiało, ale miłośnicy jeleni nie znają żadnych przeszkód. Tkwiliśmy na platformie i no, z wielką radością nagrywaliśmy kolejne byki, które wychodziły, bo rykowisko mimo tej skrajnie niesprzyjającej pogody trwało. Udało nam się złapać wiele świetnych scen, mimo właśnie warunków pogodowych. Tutaj byk, który o tyle też jest wyjątkowy, że jest jednooki, dlatego jedno oko mu się nie świeci. Już wcześniej tam ludzie z okolicy wypatrywali go, martwili się, czy dał sobie radę, ale dał. Miał ze sobą łanie. Tutaj też udało nam się nagrać to, o czym zawsze marzyliśmy, czyli tarzanie. To właśnie też o tyle było fajne, że jelenie, w przeciwieństwie na przykład do saren, uwielbiają wręcz wilgoć, uwielbiają jak jest mokro. Tutaj trochę zaryczał do swoich fanek. Rykowisko wprawdzie no, nie tak żywiołowo jak normalnie, ale toczyło się. Owszem, były ryki i porykiwania. Następnego dnia jelenie były rozproszone, bo w okolicy pojawiła się chmara, watacha wilków i chmary rozproszyła. A tutaj właśnie fajne zestawienie. Zobaczcie, to jest na pierwszym planie jest sarna, a na dalej stoi byk jelenia. Jaka jest różnica wielkości? Początkowo myślałem, nagrywając, że to w ogóle cielak jeleni, ale no potem nie, starszy zwierzę wypatrzył, że przyjrzeliśmy się, a to też jest strasznie fajna scena, kiedy ten młody byk, inny, tak, inny próbuje tutaj flirtu z młodą łanią, która tak no trochę chciałabym, a boję się, może się powąchać, a może nie, oj trochę jest strasznie, a trochę jest ciekawie. Lepiej się wycofać taktycznie. Spójrzcie na tą pogodę, no spójrzcie na ogrom naszego poświęcenia, naprawdę było koszmarnie. Ale i pod samą naszą platformę podchodziły jelenie, młody byczek. Bywało tak, że słyszeliśmy kroki i to właśnie był jeleń pod samą platformą. A to byk, którego obserwowaliśmy przez kilka dni z rzędu, nazywaliśmy go Diablo od takich charakterystycznie zakręconych oczniaków. I przychodził w to samo miejsce, w którym wcześniej były jednooki i inne byki. I też miały taki swój ulubiony teren do znaczenia zapachem naprzeciwko akurat naszej platformy, więc wygodnie. No i dzięki temu mamy te bardzo przyjemne noktowizorowe nagrania. Bez noktowizora w tej chwili nie wyobrażamy sobie żadnej wyprawy. Nie. Polecamy serdecznie to urządzenie dla miłośników przyrody. Naprawdę nieocenione. Tutaj właśnie, jak widać, kiedy podchodziły bliżej, to filmy miały naprawdę dobrą jakość, mimo po prostu ulewy, ściany deszczu. Tutaj z kolei, jak wracaliśmy z jednego ze spotkań z Binkiem, usłyszeliśmy jakieś szuranie, zobaczyliśmy ruch w trawie. Zastanawialiśmy się, co to może być, jakieś takie jasne. No i okazało się, że jest to borsuk młody. Myśleliśmy, że zaraz pryśnie w trawy. Tymczasem on, praktycznie przebiegając tam obok butów, wybiegł na drogę, rozejrzał się, chociaż ewidentnie nas widział, świeciliśmy na jego czołówką, to on pobiegł dalej. To tyle z naszego przeglądu. Bardzo dziękujemy za uwagę. Życzymy wszystkim wspaniałych obserwacji i bardzo szczęśliwego nowego roku.